2 sierpnia wspominamy błogosławionego Augusta Czartoryskiego, prezbitera. August, książę Czartoryski, urodził się 2 sierpnia 1858 roku w Paryżu jako syn Władysława i księżnej Marii Amparo z Czartoryskich. W domu z woli ojca mówiono po polsku, zaś z konieczności mowę uzupełniano francuszczyzną, a wyjątkowo językiem hiszpańskim. Dlatego August Czartoryski za swoją ojczyznę zawsze uważał Polskę. Młodość spędził za granicą, częściowo w Polsce. Bawił też na dworze króla hiszpańskiego Alfonsa XII i wiele podróżował. W 1867 roku, podczas wspólnego pobytu z rodziną Zamoyskich, August przystąpił po raz pierwszy do spowiedzi świętej. Wkrótce udał się pierwszy raz do Polski na kilkumiesięczny pobyt do Sieniawy, gdzie znajdowały się dobra rodowe. Po powrocie do Paryża podjął naukę w liceum Karola Wielkiego. Po 2 latach nauki przyjechał ponownie do Sieniawy oraz do Krasiczyna, a potem do Krakowa. Tutaj pobierał naukę indywidualnie. Duży wpływ wywarł na niego jego wychowawca, święty Józef Kalinowski, ale najbardziej na jego przyszłość wpłynął święty ksiądz Jan Bosko, z którym August spotkał się w 1883 roku w Paryżu. W okresie kilku kolejnych lat książę August przeżywał, jak wskazują na to liczne dowody, tak zwaną ciemną noc ducha. To swoiste oczyszczenie duszy, stan mistycznego obcowania z Bogiem, który jakby się ukrywał. Przed Wielkanocą 1887 roku książę odbył rekolekcję w oratorium w Turynie u księdza Bosko. Zdecydował się obrać drogę kapłaństwa w zgromadzeniu salezjańskim, mimo oporów, a nawet wyraźnej odmowy ze strony założyciela, który uznawał, że nie jest to zgromadzenie dla księcia. Dopiero rozmowa z papieżem Leonem XIII zadecydowała o poparciu usilnych dążeń Augusta do wstąpienia do zgromadzenia. Z powodu stwierdzonej gruźlicy August miał kilka przerw w nauce. Mimo próśb i nalegań rodziny odmówił opuszczenia klasztoru, gdyż uważał, że zakonnik powinien umierać w zakonie. Samodzielnie kontynuował studia teologiczne i przygotowywał się do święceń kapłańskich, które ostatecznie przyjął w prywatnej kaplicy 2 kwietnia 1892 roku w San Remo. Mszę świętą prymicyjną odprawił następnego dnia w obecności kilku członków rodziny. Po wakacjach wyjechał na stałą placówkę do Alassio, na włoskiej Rivierze. Tutaj zastała go śmierć, która przyszła 8 kwietnia 1893 roku. Zbieranie materiałów koniecznych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz diecezjalny etap tego procesu trwały do 1927 roku. Natomiast w 1964 trumnę z ciałem księdza Augusta Czartoryskiego przeniesiono ze Sieniawy do Przemyśla. 1 grudnia 1978 roku święty Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót Augusta Czartoryskiego. Był to pierwszy dokument podpisany przez świętego Jana Pawła II w kongregacji do spraw świętych po jego wyborze na stolicę Piotrową. W czerwcu 1989 roku miało miejsce cudowne uzdrowienie księdza Władysława Deca z Przemyśla, przypisywane wstawiennictwu nowego błogosławionego. Zostało ono dokładnie przebadane i zatwierdzone przez Kongregację do Spraw Świętych w 2003 roku. Beatyfikacji Augusta Czartoryskiego dokonał święty Jan Paweł II w dniu 25 kwietnia 2004 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty powołałeś błogosławionego Augusta, prezbitera, do naśladowania Twojego Syna i sprawiłeś, że z bogatego stał się ubogim. Spraw, abyśmy za Jego przykładem i otwarci na Ducha Świętego służyli Ci z pokorą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.